ramach życzeń wielkanocnych. Co to jest pokora? Osobiście próbuję znaleźć jak najprawdziwszą definicję pokory. Oczywiście nie będzie ona doskonała, gdyż ja sam na zawsze pozostanę niedoskonały. Przy dzisiejszej okazji chciałbym zaproponować coś takiego. Absolutna pokora byłaby stanem całkowitej wolności ode mnie samego, od mojego własnego ja, wolności od wszystkich roszczeń i żądań, jakie teraz masowo nakładają na mnie wady mojego charakteru. Pokora doskonała oznaczałaby pełną gotowość wszędzie i zawsze do poznawania i wypełniania woli Boga. To jest doskonała pokora. Medytując nad tego rodzaju wizją, nie muszę się przerażać, albowiem nigdy jej nie urzeczywistnię. Nie mam się też co nadymać złudnym założeniem, że pewnego dnia wszystkie powyższe cnoty i zalety staną się moim udziałem. Sensowne jest natomiast samo rozważanie tej wizji, dopuszczanie jej do siebie i pozwalanie, aby przepełniała me serce. Gdy mi się to udaje, mogę porównać ją z dokonanym, gdy mi się to udaje, właśnie gdy nieraz myślę, że jestem doskonały, mogę się porównać z dokonanym przeze mnie ostatnio obrachunkiem moralnym. Czyli piszę sobie wtedy E0 i okazuje się, że jestem egoistyczny, nieuczciwy, zawistny, zazdrosny, mam urazę i jest dużo we mnie lęku. Dzięki temu jestem w stanie trzeźwo i wymiernie określić, w którym miejscu się znajduję na drodze do pokory. Widzę wówczas wyraźnie, że moja podróż ku Bogu ledwie się rozpoczęła. A ja nieraz oglądam się za siebie i patrzę się, czy już mi skrzydełka nie rosną. A to dopiero się podróż rozpoczyna. Ów powrót do rzeczywistości i sprowadzenie siebie do właściwych rozmiarów sprawia, że moje zaabsorbowanie sobą i poczucie własnej ważności zaczynają mi się wydawać śmieszne i niedorzeczne. I wtedy czytam sobie stronę 44. Naszym najpilniejszym zadaniem jest zaakceptowanie położenia, w jakim się obecnie znajdujemy, czyli siebie takimi, jakimi jesteśmy i otaczających nas ludzi takimi, jakimi są. Nieraz są chorzy. Oznacza to przyjęcie postawy nacechowanej realizmem. A co to jest realizm? Realizm jest to bez lęku i nieuczciwości i lenistwa. Jestem pełen akceptacji siebie i ludzi niedoskonałych i przestałem walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek, bo walcząc nadaję temu siłę. Oznacza to przyjęcie postawy nacechowanej realizmem i pokorą, bez której niemożliwy jest dalszy postęp. I codziennie rano 5 minut się uśmiecham. Znaczy 5 minut to za długo, ale chociaż chwilę teraz też się do Was uśmiechnę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.